Dzień dobry Państwu. Zapraszam na niedzielny przegląd, się nieco później. Miałem po prostu jakieś swoje obowiązki, nie miałem czasu na to. Dlatego zapraszam teraz. Co tutaj się zmieniło w międzyczasie, w tym akwarium? A mianowicie to, że zniknęła całkowicie rzęsa. Rzęsa, z którą walczyłem jak z wiatrakami wcześniej. Nie byłem w stanie się jej pozbyć. Odławiałem ją co tydzień przy podmianach. Nie było siły na nią. Dopiero ten filtr, który właśnie zainstalowałem, nie wiem, to już było 3 tygodnie minęło, czy ile, spowodował to, że tak się zmieniły parametry, że zabrakło pokarmu dla rzęsy i dla innych glonów zresztą też, które odpuściły i odpuszczają już. Roślinki są czyste. Podobają mi się też anubiasy, które najbardziej ucierpiały na tych glonach. Także zaczyna być coraz lepiej, a jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, a może tak. Właśnie dzięki temu filtrowi i też ionizator ma też swój udział w tym, że glony odpuściły, rybki są zdrowe. Tak jak mówię, tak się prezentuje akwarium. Dalej zarasta. Pomimo tego, że część liści usunąłem, tych właśnie starych, żeby już ich nie było, żeby pierwotniaki, przepraszam, zarodniki zarostów się nie roznosiły. Staram się usuwać liściem. Nowe liście już są ładne, czyściutkie, nie zarastają. Tak się prezentuje to akwarium. A tak się prezentują maluchy, które skończyły 5 tygodni, piątek. Odchowują się bez strat, ładnie się barwiają, piękne płetwy mają. Faktycznie mogą być już sprzedawane, bo już takie są dostępne w sprzedaży, czy na Oliksie, czy w sklepach. Dla mnie są jeszcze za młode. Dlatego nie wcześniej, jak bym miał 7-8 tygodni, będę je sprzedawał. Także jeszcze ze 3 tygodnie przynajmniej. Tak jak w przypadku innych psów, kotów i tak dalej, przeważnie 8-tygodniowe zwierzęta młode się sprzedają. Tak samo będzie z tymi rybkami, jak i z poprzednimi. Musi mieć zrobioną podmianę, połowę wody. Robię taką podmianę raz w tygodniu. Tutaj pływają w czystej osmozie. Jest filtr HKM, który jest tutaj, który czyści tą wodę. Filtr czterokubłowy, także cztery pojemniki, cztery kosze ma. Nie pamiętam, wiem, że z tych większych filtrów. Także ono ogarnia to akwarium i tak jak widać woda jest czyściutka. Odmulam dno. Wczoraj odmulałem, dzisiaj zrobiłem podmianę. Żeby nic tu złego się nie zadziało. Nie padła ani jedna rybka, której sam bym ją usunął w czasie tego odchowu. No i jeszcze alkohol na koniec. Dzisiaj miały też porę deszczową. Wyłączyłem ten deszcz, nie pamiętam, tutaj od 16 chyba, czy od rana w każdym razie lało u nich. Jeszcze nie są przyzwyczajone do tego, ale przyzwyczają się. I co ważne, zaraz wam pokażę, jak jest pH. Faktycznie ten deszcz nie wpłynął absolutnie. Absolutnie nie wpłynął na pH w tym akwarium. Zaraz uruchomię ten pH i wam pokażę. Jaki jest pH na tę chwilę, tak jak widać? Już woli wyjaśnienia. Dałem nawet mineralizator rano, żeby troszeczkę to pH podbić, ale jednak nic nie skurał. I tak jak mówię, deszcz padał chyba 8 godzin. Tutaj też około 8 godzin. Także to nie wpływa jednak. Tak podejrzewałem, że może mieć duży wpływ, a jednak może zapewne jakiś minimalny ma, ale nie ma takiego dużego, żeby podskoczyło mi do 7. Także wciąż mam nadzieję, że mi się to uda, a że jestem upadny, no to walczę dalej. Być może są jeszcze za młode, nie wiem. Robię wszystko, żeby się udało.
I to tyle. A może jeszcze głupi pokażę dam. No tutaj chyba nie bardzo widać, bo płyną samiczki akurat tu. Parę jest bardzo zrośnięte. Tutaj samczyki widzę, że są. Jeden tam głębiej jest drugi. To są cztery samice i dwa samce. Czy pewnie się już nie pamiętam, każdym razie. To są te dwa samczyki. I to tam są te samiczki. Tutaj też są dwa też samiczki red i do nich są też cztery samiczki. A tutaj jest, nie pamiętam dokładnie, ile tych samic tutaj jest, też chyba cztery. I dwa samczyki, te koi są tu w tym akwarium. I piąta samica, ale duża led też, red albino. A i te samce jest domieszane. Tak to wygląda. I to tyle. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.